Po środku jasnej planszy znajduje się tytuł serii Polskie innowacje, krok w przyszłość. Powyżej napis Edycja 2019. Na kolejnej planszy jest tytuł filmu Symulator na naukowych podstawach. Materiał opowiada o projekcie Symulator katastrof zbiorowych, badania i przygotowanie do wdrożenia, zrealizowanym przez krakowską firmę NanoGames, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. O przedsięwzięciu wspartym z programu Inteligentny Rozwój opowiada dr Paweł Strojny, kierownik działu badawczo-rozwojowego w NanoGames. Na końcu filmu pojawia się plansza zawierająca logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Poniżej jest informacja. Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Pomysł na stworzenie symulatora katastrof zbiorowych wyszedł właściwie od samych profesjonalistów, którzy widzieli nasze gry, które miały elementy symulacyjne i dostrzegli ten potencjał, że można wykorzystać je do poważnego celu, jakim jest szkolenie służb ratowniczych. Symulator jest projektowany we współpracy ze strażakami, natomiast nadaje się do szkolenia innych służb ratowniczych i operatorów infrastruktury krytycznej. Największa wartość naszego symulatora i całego projektu tkwi w tym, że w sposób empiryczny, naukowy przetestowaliśmy jego skuteczność i wiemy na pewno, że wywołuje takie stany psychofizjologiczne, jakie chcemy, aby były odczuwane przez strażaków podczas szkolenia. Dzięki funduszom europejskim mogliśmy zrealizować zakupy aparatury badawczej, kompletować zespół, który pozwolił nam na prowadzenie badań na naprawdę wysokim światowym poziomie.